Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was film z serii Porozmawiajmy o, a w nim poruszymy temat przyjaźni. Myślę, że przyjaźń jest bardzo istotna w naszym życiu, że tak naprawdę każdy potrzebuje prawdziwego przyjaciela, tak zwanej bratniej duszy, dlatego też postanowiłam nagrać ten film. Czym jest przyjaźń? Przyjaźń tak naprawdę jest pełnym zrozumieniem i akceptacją drugiej osoby. Ciężko jest znaleźć prawdziwego przyjaciela. Przyjaciel nie jest tylko i wyłącznie na dobre chwile w naszym życiu, ale przede wszystkim na złe, kiedy wiemy, że możemy na kogoś liczyć. Nie wszystkie relacje, które z początku wydają nam się być przyjaźnią, są nimi naprawdę. Niestety ludzie się zmieniają się okoliczności, czasem okazuje się, że nie wszyscy mieli dobre intencje, i pewne relacje się rozpadają. A według mnie prawdziwa przyjaźń nigdy nie powinna się rozpaść. Być może jestem idealistką, ale tak uważam. Zauważyłam też pewien trend, że wśród młodych ludzi bardzo szybko jakaś relacja nazywana jest przyjaźnią, co jest dla mnie troszeczkę dziwne i nieodpowiedzialne. Koleżanka, kolega, kumpel nie są waszymi przyjaciółmi. Przyjaciel musi się sprawdzić. Musicie wiedzieć, że stoi za wami murem, że jest w stanie was bronić, jest w stanie się postawić przeciwko na przykład całej grupie waszych znajomych, tylko po to, by utrzymać wasze dobre imię, że przyjdzie do was w środku nocy, jeżeli tego będziecie potrzebować, że zajmie się wami podczas choroby i tak dalej. Prawdziwy przyjaciel jest również przyjacielem całej rodziny, a nie tylko naszym. On akceptuje naszych rodziców, nasze rodzeństwo, nasze zwierzęta. Stara się również zdobyć ich sympatię, by być miłym i sympatycznym gościem w naszym domu. Myślę, że z prawdziwym przyjacielem rozumiemy się bez słów. Oczywiście działa nam korzyść czas, który się spędza razem, bo ludzie lepiej się poznają, tworzą się tak naprawdę pewne hermetyczne żarty, które rozumieją tylko dane osoby, łączą pewne wspomnienia. Niestety przyjaźń ma też ciemne strony, albo zdarzają się sytuacje, kiedy pewna relacja się rozpada, przyjaciel nas opuszcza, czasami wydaje nasze sekrety, sprawiając, że stajemy się pośmiewiskiem innych. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że dlatego, że ludzie są słabi. Czasami postępują źle, chociaż tak naprawdę tego nie chcą. Albo też od początku nie mieli dobrych zamiarów wobec nas. Bo łatwo jest być przyjacielem, kiedy jest fajnie, miło, przyjemnie, kiedy można z tego jeszcze dodatku czerpać jakieś profity. A troszeczkę gorzej jest być przy kimś, komu się nie układa, kto ma jakieś problemy, albo na przykład siedzieć przy łóżku w szpitalu. Ale mimo wszystko ja wierzę w przyjaźń i wierzę w to, że ludzie potrafią łączyć się za pomocą takiej bardzo bliskiej więzi, bo tak naprawdę macie tylko kilka rodzajów bliskich relacji. Jest nią przede wszystkim rodzina, ale rodziny sobie nie wybieramy. Kolejnym rodzajem bliskiej relacji jest oczywiście miłość, zakochanie, ale tutaj też decydują emocje, hormony i my co prawda wybieramy sobie drugą połówkę, ale to już jest inny rodzaj relacji. Oczywiście fajnie, jak miłość opiera się również na przyjaźni, ale czasami po prostu się zakochujemy i nie mamy wpływu na to, kim się zakochujemy. A przyjaciół wybieramy sobie z zupełnej wolności i też właśnie tak powinna wyglądać ta relacja. Że nikt nikogo nie zmusza do spotkań z tobą i odwrotnie, że chcesz się widzieć z tą osobą, że chcesz z nią rozmawiać, że chcesz z nią spędzać czas. Chciałabym Wam wszystkim życzyć, żeby każdy znalazł swojego przyjaciela, choćby jednego. Nie trzeba mieć 10 przyjaciół, żeby być zadowolonym z życia. Tak naprawdę wystarczy jeden, a taki wiecie, porządny, oddany. A co Wy sądzicie na temat przyjaźni? Macie swoich przyjaciół, czy też trudno jest Wam nawiązać taką relację? A być może kiedyś sparzyliście się właśnie w ramach przyjaźni, ktoś zawiódł Wasze zaufanie i teraz nie potraficie znowu zaufać. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się tym proszę ze mną w komentarzach. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Trzymajcie się, cześć!